147 tysięcy złotych, tyle udało się zebrać w Nowym Sączu, który w minioną niedzielę był częścią Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I choć suma jest nieco mniejsza niż choćby rok temu, trzeba mówić o prawdziwym rekordzie. Orkiestry nie zatrzyma, bowiem nawet pandemia koronawirusa. W tamtym roku, gdzie nie byliśmy zamknięci, zebraliśmy e, praktycznie 217 tysięcy. No to jeżeli 217 tysięcy było w tamtym roku, a my jesteśmy zamknięci i zbieramy e, ponad 100 spokojnie, ponad bo to jest prawie 150 tysięcy, to ja padłem. 147 tysięcy złotych nie jest kwotą ostateczną. Wciąż trwają licytacje prowadzone przez portal Allegro, a wśród tych nowosądeckich są m.in. kawa z prezydentem Ludomirem Hanslem, obiad z zastępcą prezydenta Arturem Bochenkiem, warsztaty z magistrem Morsem, gadżety WOŚP czy vouchery. Wchodzimy na stronę Wosp Nowy Sącz na Facebooku i stamtąd są przekierowane linki do licytacji na Allegro. Tych wszystkich rzeczy ja spokojnie mogę powiedzieć, że jest na pewno ponad 100. Tak jak mówiłem wcześniej, są to vouchery na różne przyjemne zabiegi, na kolacje, na przejażdżki wiele, wiele tych, tych rzeczy jest. Jest bardzo dużo rękodzieła od rzeczy robionych na drutach, przez obrazy i tego typu rzeczy, do spotkania z kimś się znanym, więc. Tych możliwości jest, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Niezmiennie od lat częścią finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest licytacja Złotego Serduszka. 12 tysięcy za Złote Serduszko, gdzie Bartek z Eurobruku zalicytował to serduszko. On nie pierwszy raz licytował. On co roku jest z nami i co roku walczy o te serduszka. Większość orkiestrowych akcji w tym roku ze względu na koronawirusa odbywało się w internecie. Nie zabrakło online'owych aukcji, koncertów, a pieniądze były zbierane zarówno do eskarbonki, jak i tradycyjnie do puszek. To było prawie 170 osób, nawet może około 200 osób, które w niedzielny finał działały na terenie Nowego Sądza, bo to były osoby, które walczyły z puszkami na zewnątrz, ale oczywiście w sztabie, osoby, które liczyły pieniądze. Ja to mówiłem już dzisiaj, że zbliżając się, schodząc w Miejskim Ośrodku Kultury. U nas w Nowym Sączu, na piętro niżej, gdzie się cały sztab znajdował, było widać, jak iskry z niego się wytwarzają. Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nowym Sączu towarzyszyła także akcja krwiodawstwa. Jej organizatorem był klub honorowego dawcy krwi Ognista Kropla.